Dziękujemy Bogu, że mamy budynek, że my żyjemy. Bo żeby nie pracownicy, którzy wstawiali okna do piwnicy, to nie wiadomo, jakby się to skończyło w ogóle. Bo była nieszczelność rur w piwnicy. W mieszkaniach nam sprawdzają 3-4 razy do roku nawet. Ale w piwnicy rury przez 10 lat nie były sprawdzane, wymieniane, kontroli nie było na tym. Dopiero jak stało się to. Się wyczuli, że gaz się ulatnia. Tak. Gazu nie mamy od 21 grudnia. 23 grudnia administracja nam zrobiła prezent świąteczny w postaci kukenek dwupalnikowych, elektrycznych. Wesołych świąt. I nie mamy, proszę Państwa, gazu do dnia dzisiejszego. Dzwonimy, pytamy, nie ma nikogo. Ale z kimś Państwo z MPGN-u rozmawiali? No z panem Madejem na przykład, wczoraj też. Wczoraj rozmawiałam, no to on mówi, że będzie ten gaz może do świąt. Proszę Państwa, możecie wejść do klatki, zobaczyć, że nie ma tej głównej rury, tak. Rur jeszcze do pionów do piwnicy. Ale tak, bo tak, rozumiem, że te prace pewnie się w tydzień, dwa nie skończą, ale czy te prace według Państwa przebiegały tak, jak być powinny? Być może jakby były szybciej, to byście mieli szybciej ten gaz? Do pracowników to my nic nie mamy, bo no, pracownicy pracują jak pracują. Tych pracowników było dwóch, trzech, pracowali. My nic o pracowników nie mamy, ale nawet żeby kontakt z lokatorami, co ich nie ma w budynku, bo no, są na wyjeździe, czy jak tam, czy pracują, to administracja, żeby klucze ktoś dostarczył, też nie ma. Nie ma telefonów, nie ma człowieka z administracji. Pracownicy ci zdobywają numery i dzwonią do lokatorów. Pracownicy, tych, co oni nam tu podłączają. To jest też problem z administratorem budynku, czyli z MPGN-em. Nie wiem, czy trochę Was zlekceważył, czy nie? No, uważamy, że chyba tak. Bo proszę Państwa, żeśmy składali w imieniu wszystkich lokatorów pismo, może o jakąś rekompensatę, czy potraktowanie nas poważnie. Do dnia dzisiejszego nie mamy odpowiedzi. Pismo było w lutym było wystawione do administracji. No halo. No to my jesteśmy. A mamy kwiecień i co, nie? Pod ludzie? Co my jesteśmy? No właśnie, jakie są problemy generalnie bez tego gazu? No bo to. Może Państwo pójdziecie do hipotetycznej analizy, ale to jest teoria wszystko. Trzeba zobaczyć. Problemy są naprawdę, są duże problemy. No przecież żeby na jednym palniku, ale w ogóle to ile prądu się zużywa? No. Nie mamy ciepłej wody, o to chodzi, więc musimy grzać prądem. Jakieś tam dostawki sobie zrobiliśmy i grzejemy wodę prądem. Nie rozumiem w ogóle, dlaczego tutaj nie jesteśmy dobrze podłączeni. A była taka możliwość, bo była awaria i można to było już zrobić ciepłą wodę do OPEC-u. No ale no, ktoś chyba dobrze nie myśli. Jakoś tak nie po kolei to wszystko wygląda. Tak mi się wydaje, ja się nie znam na tym. Długo to trwa, ale tak jak pani mówi, ludzie robią. No ludzie, tempo jest ludzi. Przerażające. Tylko dlaczego administracja nie chodzi i nie sprawdza, bo mi facet wczoraj wymawia, że no miałam na głośno, była świadkiem ta pani tutaj, no jeszcze mój mąż, że do świąt, no jak te napompowanie tych rur. Sprawdzenie. Ale nie ma, no możecie wejść do klatki i zobaczyć, że nie ma jeszcze przejścia do piwnicy. No to o czym my rozmawiamy? Czego możemy oczekiwać? Żeby jak najszybciej nam zrobili. Tu sąsiadka się pytała, czy będziemy mieli zrobione na święta, to się śmieją, no ciekawe na które święta. Nie? Ale ktoś z Wami osobiście w ogóle rozmawiał, czy nie? Nikt absolutnie, nie ma nikogo, żadnej informacji, nawet pisemnej na drzwiach, żeby powiadomić, żeby nawet, czy ludzie przychodzili, lokatorzy, no jakoś uzgodnić cokolwiek powiedzieć nawet. No my naprawdę nie wiemy, ja nie jestem lokatorką tego domu. Żeby akurat tyle za prąd płacić. Ale ja się opiekuję mamą 24 godziny na dobę, leżącą. I jak ja mam tego myć? No. Grzać wodę w czynniku?
Bo wszystko macie na elektryczne, tak? Teraz to kuchenne. No, elektryczne. Tak. No, mam grzać wodę. Jeden palnik, no ile mogę grzać tej wody do kąpania, do mycia? Do mycia to wiadomo, ile wiadomo, wody się zużywa. Wiadomo, jak 93-letnia kobieta leży, to jest naprawdę kłopotne. A tutaj jeszcze pani jedną rzecz poruszyła, że to właśnie to wyszło przypadkowo, bo ta nieszczelność wyszła przy okazji tak tego remontu, czy to nie jest przy okazji tego remontu? Tak. No nie wiem, ja tu w ogóle nie wiem. Ktoś mówił, że nawet w Borysie było czuć, że ten gaz się ulatnia. Ale czy to prawda, nie wiem, tu ktoś tak mówił. Ale... Jak 60 lat niesprawdzane w ogóle instalacje, no to o czym mówimy? Ile tutaj rodzin jest bez tego gazu teraz? 27. No tak, chyba tam rodziny mają tam w ogóle sto na butle, czy jaki tam kowiek elektryczny, nie wiem. Ludzie sobie to tam popodłączali na butle, ale to też strach na butle, nie? Niebezpieczne te butle, nie? Oczywiście dzisiejsze nasze tu spotkanie z mieszkańcami to jest spowodowane w zasadzie dyżurem radnego, do którego panie przyszły zdeterminowane, w zasadzie z płaczem na oczach, mówiąc o tym, że od 21 grudnia nie posiadają gazu, odcięto im gaz, nie mogą się myć, nie mogą kąpać, umyć osób obłożnie chorych, leżących w łóżkach, to największy problem tej dzisiejszej sytuacji. Oczywiście mamy tutaj kilka zasadniczych, elementarnych, podstawowych zagadnień. Pierwsze zagadnienie to jest brak jakiejś pozytywnej komunikacji pomiędzy lokatorami, brak dialogu pomiędzy MPGN-em a najemcami lokali, gdzie nie informuje ich o sytuacji, nie informuje ich precyzyjnie, kiedy nastąpi ten koniec, prawdziwy koniec tej bardzo trudnej i bardzo źle wykonanej inwestycji. Drugi element to jest taki też nie po kolei inwestycja źle realizowana, bo widzicie Państwo, że blok ocieplono, wymalowano. Dzisiaj mamy do czynienia z technicznym całym wypruwaniem flaków w środku. Państwo wejdziecie do środka, to tam generalnie dzieje się bardzo poważny remont właśnie tych pionów instalacji gazowej. To też jest jak gdyby tutaj nie w kolejności wykonane zadanie. No i kolejna rzecz, to długotrwałe odcięcie gazu, bo to zaczyna się praktycznie czwarty miesiąc, czyli to trwa bardzo długo, proszę Państwa, przez 4 miesiące to wielki dom można postawić i można piony wentylacyjne pociągnąć i tak dalej, a tutaj praktycznie z wymianą pionów firma nie może sobie poradzić przez tyle miesięcy. Jest to rzecz nie do pomyślenia i nie do zaakceptowania, dlatego prosimy i apelujemy tutaj do pana, przede wszystkim prezesa MPGN-u, o przyspieszenie, radykalne przyspieszenie, bo Boże Narodzenie to pierwsze święta, a teraz święta Wielkiej Nocy. Bez gazu to już jest wielki dramat. Nie można ani się dobrze umyć, ani też ugotować posiłków. To jest wielki dramat dla tych 27 rodzin. To jest bardzo duża grupa. Mieliśmy do czynienia niedawno z jednym tylko lokatorem, z jednym mieszkaniem, a tu mamy 27 mieszkań, proszę Państwa, i tak źle realizowaną modernizację, czy też naprawę, no konieczną naprawę instalacji gazowej. Mamy duże uwagi. Czy Państwo pytali, bo Państwo mają dostęp, oczywiście, temat... są komisje mieszkaniowe, macie Państwo dostęp do urzędników, do władz, czy zarządu MPGN-u. Czy właśnie pytaliście? Tak, ja chciałabym tutaj zadeklarować, ponieważ jest sytuacja niekomfortowa ani dla mieszkańców, ani dla spółki w tej obecnej całej sytuacji i deklaruję, że ja osobiście zwrócę się do pana prezesa MPGN-u o rzeczywiście rekompensatę dla tych mieszkańców w postaci zwolnienia z czynszu albo zapłaty za rachunki elektryczne, które w tym okresie musieli Państwo z tych korzystać, bo one są naprawdę duże. I postaram się naprawdę jak najszybciej zrealizować tą pomoc dla mieszkańców i żeby pan prezes jak najszybciej zajął się tą sprawą. Jeszcze dopowiem, bo sytuacja jest znana zarządowi MPGN-u. Ja prowadziłem co prawda indywidualne słowne rozmowy i z panem prezesem Plutowskim w trakcie sesji ostatniej i praktycznie temat był też poruszany na komisji, bo mówiliśmy o tym. Zresztą, bo to równolegle stało się z tym odcięciem gazu, pamiętam się Państwo przy ulicy Matejki. Gdzieś ten temat pojawił się tutaj, panie, praktycznie następnego dnia pojawił się, także mówił o tej sytuacji braku gazu w 27 mieszkaniach. Także temat jest bardzo dobrze znany. Padła deklaracja, że przy dużych staraniach spółka się postara rozwiązać ten problem do końca marca. Mamy już kwiecień, zaczął się kwiecień, praktycznie mówimy o kolejnych świętach. No niestety zapowiedź jest raczej mało optymistyczna. Dlatego... Ale mówili, dlaczego tak długo to trwa? No mówili, dlatego, że projektowanie, wszystko to próby szczelności. Ja nie wiem, jak można
można robić. Ja myślę, że dokumentacja już dawno temu została zrobiona, natomiast próby szczelności nie można realizować w sytuacji, kiedy nie ma się wyciągniętych pionów jeszcze do piwnicy. Panowie tu chodzą, prawdopodobnie słyszeliśmy o próbach szczelności. Tak nie jest, bo na przykład u nas jest już w tej klatce. Niektórych... Więc już była ta próba szczelności. A to była w tej klatce, jest zamknięty cały przepływ? W tej I w piwnicach też są piony? No jest tam, widać, jakaś rura do piwnicy. Ale czy wszystko jest zamknięte? Czy instalacja jest całkowicie zamknięta? Wygląda na to tak, nawet jakiś zegar na klatce jest. Ale ja chciałam tylko powiedzieć o tym, że to jest jeden temat, ten gaz. Ale tak naprawdę spójrzcie Państwo, jak te klatki schodowe wyglądają. Ludzie myślą, że my tu mieszkamy chyba za jakieś bardzo małe pieniądze. Ja płacę 1050 zł za czynsz, wiadomo, że najwięcej za ogrzewanie płacę. Ale takie są rachunki tutaj. I teraz jeszcze do tego będzie jeszcze większy rachunek. I oprócz tego płacimy rachunki za prąd i za gaz. No za prąd wszyscy płacą. Ale za gaz, żeby ogrzać wodę w łazience, to trzeba podgrzać piecem. Więc strasznie drogie są te mieszkania, a efekt jest taki, że wygląda tam jak w slumsach. W dniu 21 grudnia 2022 roku odnotowano zgłoszenie o awarii sieci gazowej w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy alei 23 stycznia 56. Podczas interwencji służb technicznych stwierdzono znaczny przeciek gazu na przyłączu w piwnicy budynku. Wykonawca podjął się próby naprawy, jednakże z uwagi na kolejne miejsca przecieków oraz negatywne próby szczelności, Polska Spółka Gazownictwa zamknęła dopływ paliwa gazowego dla całego budynku. Podkreślić należy, że rozszczelnienie instalacji gazowej stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Spółka, jak zawsze w takich przypadkach, niezwłocznie jeszcze tego samego dnia przystąpiła do zabezpieczenia budynku oraz zaopatrzyła najemców w kuchenki elektryczne do sporządzania posiłków i podgrzewania wody. W związku z tym, że cała instalacja nie spełnia wymogów bezpiecznego użytkowania, natychmiast dążono do przystąpienia wykonania prac. W związku z powyższym zdecydowano o wyborze najszybszej formy realizacji, decydując się na system zaprojektuj i wybuduj, wykonanie projektu i remontu instalacji gazowej w budynku. Umowę z wykonawcą podpisano już po świętach bożonarodzeniowych w dniu 2 stycznia 2023. Z uwagi na bardzo szeroki zakres robót, termin wykonania umowy ustalono na dzień 28 kwietnia bieżącego roku. Termin ten jest niezagrożony i najprawdopodobniej prace zakończą się szybciej. Zakres prac obejmuje wykonanie projektu na wykonanie nowej instalacji gazowej, wykonanie opinii kominiarskiej końcowej o prawidłowych podłączeniach i sprawnym działaniu wentylacji we wszystkich lokalach, wymiana poziomu instalacji gazowej w piwnicy około 65 metrów bieżących, demontaż 10 pionów instalacji gazowej około 120 metrów bieżących, przeniesienie podejść pod gazomierze z mieszkań i lokali użytkowych na klatkę schodową, około 30 sztuk, wraz z montażem belek pod gazomierze i skrzynek na liczniki oraz przystosowanie instalacji gazowej w lokalach do nowego podłączenia. W części lokali zachodziła konieczność wymiany całej instalacji gazowej do urządzeń. Wykonanie nowych pionów gazowych, 3 sztuki, to jest około 40 metrów bieżących wraz z zaworami podpionowymi, towarzyszące prace budowlane, przebicia przez stropy i ściany wraz z zamurowaniami, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, próby szczelności instalacji. Prace wykonywane są w trybie pilnym przez firmę pana Marka Szymańskiego. Projekt prowadzi firma Mida, pan Wiesław Schmidt. Na chwilę obecną prace zostały wykonane i przeprowadzane są próby szczelności. Po wykonaniu prób nastąpi połączenie instalacji pionowych z instalacją poziomą. Po zakończeniu wszelkich niezbędnych czynności wystosowane zostanie zlecenie do Polskiej Spółki Gazownictwa o przywrócenie dopływu paliwa gazowego. I z tego miejsca bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom za współpracę ze spółką oraz wykonawcą, a także składamy ogromne podziękowania panu Markowi Szymańskiemu oraz panu Wiesławowi Schmidt za sprawne przeprowadzenie prac.